Cześć kochani, witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj Was zapraszam na ulubieńców miesiąca. Wracam do Was z nową energią, jestem jakby zrelaksowana. Mam dużo energii, także mam nadzieję, że razem z nią wkroczymy w rok 2016. Także jeżeli macie jakieś pomysły na filmiki, to oczywiście zostawiajcie je w komentarzach. A dzisiaj przechodzimy do ulubieńców, czyli tych kosmetyków, do których wróciłam. Są ze mną od na przykład miesiąca. Czy doceniłam je w tym miesiącu szczególnie. I właśnie może zacznę od takiego kosmetyku, bo bardzo Wam często pokazuję kosmetyki marki Yonel, ale z tego względu, że one są naprawdę dobre, są godne uwagi, mimo że cena jest troszeczkę wyższa niż standardowy kosmetyk, bo to jest taka polska marka jakby selektywna, która się pojawia w perfumeriach, to naprawdę uważam, że warto zainwestować, ponieważ te kosmetyki są nieziemskie. Płatki pod oczy, maski, czy właśnie ten krem są fantastyczne. I ten krem doceniłam przede wszystkim za to, że w momencie, kiedy zmieniłam pracę, zmieniłam też biuro, więc to są pomieszczenia klimatyzowane, skóra mi się lekko wysuszyła, więc no nie oszukujmy się, ta skóra naprawdę miała taką dawkę uderzeniową, jeżeli chodzi o kilka ostatnich dni. Więc ja przebywałam w pracy po 8 godzin, czasami nawet więcej. No i w tym momencie moja skóra się przesuszyła, pojawiły się pewne niedoskonałości i to naprawdę wpłynęło na stan mojej skóry. Ja to widziałam, wy tego nie widzicie nigdy, ale za każdym razem mi piszecie, że moja skóra pięknie wygląda, ale naprawdę ona była zmęczona tym wszystkim, tą całą zmianą, tym stresem. No bo jednak nowa praca wiąże się ze stresem, nowymi wyzwaniami, to wszystko widziałyście we vlogach. No i mam wrażenie, że moja skóra potrzebowała przede wszystkim pomocy i doceniłam na nowo ten krem, ponieważ ja go uwielbiam, korzystam już z niego praktycznie od końcówki lipca, więc jest ze mną ponad pół roku, także jeżeli byście się nad nim zastanawiały, to on kosztuje około 189 zł, tak mi się przynajmniej wydaje. Są oczywiście różne zniżki na stronie Yonel, teraz naprawdę szaleją ze zniżkami, więc warto, ale on jest ze mną od połowy roku, więc no, wydaje mi się, że cena się jak najbardziej przekłada na wydajność, no i przede wszystkim na jakość, na działanie, ponieważ wszystkie te niedoskonałości po, nie wiem, 2-3 dniach mi po prostu znikają same. Po jednym już naprawdę widzę dużą różnicę, więc tutaj ta strefa naprawdę była jakby zaatakowana przez te niedoskonałości i ten krem sobie z tym radził. Także nowa właściwość tego kremu to jest szybkie leczenie niedoskonałości. Może dlatego też nie miałam przez ostatni okres właśnie dużo takich zmian, czy dużo właśnie takich wyprysków, więc to jest naprawdę krem, który nie dość, że leczy Waszą skórę, pięknie nawilża i jest taka właśnie wygładzona, także to jest taki kompres moim zdaniem na nos, z którego warto korzystać. A jeżeli chodzi o nowy kosmetyk, o który często się pytacie, też mi piszecie różne opinie na temat tych właśnie serów wodnych z It Skin, to ja sobie wybrałam wersję peptydową, mam już ją od ponad miesiąca i powiem Wam szczerze, że w momencie, kiedy użyłam tego serum, na chyba drugi albo trzeci dzień, jak wstałam, to po prostu Nathan mówi, że no moja skóra wygląda bardzo ładnie, że coś się zmieniło, że chyba zmieniłam jakiś kosmetyk i to właśnie po używaniu tego serum ona się bardzo ładnie wygładziła, tak jakby wypełniła, miałam wrażenie. Nie jest zmęczona po nocy, nie przytłuszcza się czasami, nawet powiem Wam szczerze, że tak silnie nawilża ten kosmetyk moją skórę, że zapominam o kremie. Po prostu smaruję sobie buzię tym serum, oglądam coś, nakładam krem pod oczy i po prostu zapominam o nałożeniu kremu, bo nie czuję tego ściągnięcia, tego niedowilżenia skóry, więc naprawdę bardzo ciekawy kosmetyk. Nie jest może ekstremalnie wydajny, ponieważ przy... No, myślę, że od ponad miesiąca, jak używam dwa razy dziennie, no to została mi może więcej niż połowa, ale moim zdaniem jest naprawdę świetny. Napisałyście mi, że też sobie go zamówiłyście, że praktycznie całą tą listę, którą Wam pokazałam tych kosmetyków, Wy sobie też zamówiłyście, także mam nadzieję, że ta zniżka Wam się przydała. Jeżeli jeszcze nie skorzystałyście, to nadal jest aktualne 10% na kobiecej macie, więc to serum naprawdę można kupić taniej, wlicza Wam się w to paczka, więc... No naprawdę super, moim zdaniem jest to bardzo dobre serum, bardzo przyjemnie pachnie, szybko się rozprowadza, szybko się wchłania i naprawdę ekstremalnie nawilża, byłam w szoku, więc jestem ciekawa tego serum z witaminą C, dajcie znać, ale pisałyście mi, z tego co pamiętam, że naprawdę go polecacie. I coś, co w sumie za moją namową bardzo szybko się wyprzedało na stronie, ale się cieszę, ponieważ możecie bardzo często skorzystać z tego, co Wam polecam i później dostaję od Was duże wiadomości, że to się naprawdę sprawdza, że to jest to, co... To, czego szukałyście, że miałyście pewien problem właśnie z nawilżeniem skóry, z odżywieniem i nie wiedziałyście, jakiego kosmetyku użyć i po mojej namowie, no w zasadzie jakby rekomendacji, kupiłyście ten kosmetyk, więc mnie się naprawdę super sprawdziła w tym miesiącu ta maska Sleeping Mask, Sleeping Pack, to jest właśnie taki produkt koreański, który, zresztą Holika Holika to produkuje, który nakładamy na całą noc, skóra ma się nam zregenerować, nawilżyć, odżywić. I to jest bardzo wydajny wbrew pozorom kosmetyk, bo niby
Tutaj mamy tylko 100 ml, ale te maseczki są tak wydajne, one mają konsystencję żelową, więc mało możecie jej nałożyć na skórę, a i tak będziecie miały świetny efekt rano. I ta maska chyba z tego co pamiętam kosztuje około 40 zł, więc to nie jest aż taki duży wydatek, zwłaszcza, że te maseczki, które ja mam z Yonel, one kosztują chyba około 90-100 zł, a mają tylko 35 ml, więc to jest naprawdę bardzo fajny kosmetyk i jeżeli nie udało Wam się kupić tego z acerolą, to spróbujcie na przykład z jagodą, to na pewno będzie bardzo podobny kosmetyk, będzie po prostu troszeczkę inaczej pachniał, ale one mają bardzo podobne właściwości, to jest chyba, wydaje mi się, że kwestia zapachu. Każda ma chyba miód, więc naprawdę jakby się nakładały na skórę grzańca, więc bardzo Wam polecam. Te maseczki są niezwykle wydajne, słodko wyglądają, no i rzeczywiście działają. A jeżeli chodzi o kosmetyk, który zmywał mój makijaż, to w tym miesiącu naprawdę bardzo mi się dobrze sprawdził. Nie narzekam na firmę Dior. I właśnie wszystkim się kojarzy Dior zawsze właśnie z takim ekskluzywnym kosmetykiem. No i rzeczywiście tak jest. Miło mi się patrzy na tą swoją półkę w łazience. Natomiast to nie jest kosmetyk, który tylko dlatego, że jest z Diora, jest dobry. Jest po prostu dobry, bo ma swoje właśnie działanie pozytywne, bardzo ładnie zmywa makijaż, nie szczypie mnie w oczy, także zarówno to mleczko z Lancome, jak i ten produkt z Diora mi się bardzo fajnie sprawdził. Mimo wysokiej ceny jest to kosmetyk dobry, warty zainwestowania. Nie mówię, że na przykład olejek z Recibo jest niedobry, bo jest i naturalny, bardzo ładnie zmywa makijaż, nie podrażnia oczu, jest zdecydowanie tańszy, ale od czasu do czasu, jeżeli miałam ochotę na jakąś zmianę, to sięgam właśnie po Diora. On normalnie kosztuje chyba 150 zł, ja udało mi się zdobyć na jej perfumy za 100, więc no to jest zdecydowanie duża oszczędność, duża różnica w cenie, a wydaje mi się, że 100 zł to jest takie maksimum, które mogę dać za ten kosmetyk. Przepięknie pachnie, pachnie takim kwiatem, mi się to kojarzy w ogóle ten kwiat z dzieciństwem, dlatego też no, od razu mi się przyjemnie używa tego kosmetyku, dodatkowo właśnie nie podrażnia tak oczu, bardzo ładnie też zmywa makijaż, skóra jest też bardzo ładnie nawilżona. No dobry kosmetyk po prostu, nie zawiodłam się, nie żałuję, że wydałam na niego tak dużej kwoty, naprawdę godny uwagi. Jeżeli chodzi o pielęgnację, to by było na tyle, natomiast jeszcze przejdę może do kosmetyków do włosów, także jedna rzecz się pojawi z pielęgnacji, to jest ta maska Biovax. Też mi pisałyście, że jesteście bardzo zadowolona z tej serii, że jest zdecydowanie lepsza od tej arganowej i z tym się zgodzę, ponieważ zdecydowanie ładniej pachnie, dłużej się utrzymuje na włosach i naprawdę ta maska to jest petarda. Ona Wam tak odżywi włosy, że nie poznacie ich po prostu po użyciu tej maski. Mnie nie udało się, słuchajcie, ściąć końcówek przed świętami, więc no niestety musiałam się ratować różnymi odżywkami, więc i Schwarzkopf poszedł właśnie tutaj w obroty i właśnie ta maska z Biovax i naprawdę byłam w szoku, jak ona zmieniła stan moich włosów. Użyłam ją już jej chyba 3 albo 4 razy, tak mi się wydaje, bo ja tak raz w tygodniu staram się używać maski 2, więc na zmianę Schwarzkopf i ta idzie, a tutaj w ruch, więc naprawdę powiem Wam szczerze, że to jest bardzo dobry kosmetyk. W ogóle ta cała seria mi przypadła do gustu. Naprawdę byłam w szoku, ponieważ myślałam, że coś jednak mi nie będzie pasować. Nie używałam jeszcze tej maseczki, którą Wam pokazywałam, niestety nie miałam czasu. Stawiałam teraz na macki, ponieważ znowu, słuchajcie, pofarbowałam sobie włosy, więc po prostu ta maseczka mi umilała czas i naprawdę pięknie pachnie, długo się utrzymuje i jest naprawdę dobra. No i teraz kosmetyk, który na pewno Was nie zdziwi, ponieważ Wam pokazywałam we vlogach, mówiłam o nim dużo, zrobiłam jego test, także Wam podlinkuję na dole. To jest suchy szampon z Batiste i to jest do włosów brązowych, ciemnych, gdzie nie chcemy mieć tego białego nalotu. I powiem Wam tak, moje włosy mają już, no wydaje mi się, że 4 dni. Nic mi się nie przytuściły, znaczy one się przytuściły wczoraj. Ja je spryskałam przed pracą tym suchym szamponem. No i nic, rano się budzę, one są ładnie nałożone, ładnie wyglądają, więc jutro sobie po prostu umyję włosy już. I jak myję włosy, to po prostu mam całą taką ciemną wodę. No ponieważ jednak on zostawia pigment na włosy, dlatego też ma ten pigment, żeby nie zostawiać białego nalotu. Naprawdę świetnie, nie wypadają mi po nim jakoś nagminnie włosy. Włosy są praktycznie 2 albo 3 dni później świeże, więc ja nie muszę się martwić po prostu o mycie włosów, dlatego też je myję rzadziej i też Wam polecam skorzystanie właśnie z takich suchych szamponów. Naprawdę się do nich przekonałam, Batiste robi dobrą robotę. I przechodzimy do kolorówki. Tutaj oczywiście nie będzie zdziwieniem, że pokażę Wam produkt z Makeup Revolution i
jeżeli dobrze się przyjrzycie, widać już, słuchajcie, denko. Tutaj dosłownie na środku widać denko. Ale używałam tego bronzera codziennie, jest fenomenalny. Oczywiście się wyprzedał na stronie, no przepraszam Was bardzo, że Wam polecam takie dobre kosmetyki i tak tanie, ponieważ on kosztuje 5 zł, więc polujcie na Ekobiecej, ponieważ tylko tam się on chyba pojawia, z tego co widziałam, bo też zanim on do mnie przyszedł, ja szukałam wszędzie na stronie internetowej i tylko tam znalazłam. A tak naprawdę odkryłam go dzięki YouTube'owi zagranicznemu, oczywiście w Stanach dziewczyna używała tego produktu jako bronzera i stwierdziłam, że naprawdę to super wygląda. Sprawdziłam linki na dole i się okazało, że to jest Makeup Revolution i ucieszyłam się oczywiście, no bo kosztuje jedynie 5 zł, więc jest to fenomenalny kosmetyk, zdecydowanie lepiej wygląda na buźni niż na przykład Kobo, więc no moim zdaniem super i to jest tylko jedynie 5 zł i to jest cień do powiek, więc no naprawdę można fajnie używać kosmetyków, jestem naprawdę zadowolona. I dalej oczywiście serduszko, Summer of Love. Wy też się zachwycałyście, no już nie muszę się zachwycać jak ono wygląda, bo naprawdę pozostawia piękną taflę, jest takie no niespotykane. No, w ogóle te Makeup Revolution, te wypieki są fantastyczne, bardzo tanie, to kosztuje w granicach 25 zł, a naprawdę utrzymuje się cały dzień, jest taka piękna tafla, bardzo to zdrowo wygląda, także na pewno to nie będzie moje ostatnie serduszko. Piszcie mi na dole jakie macie i jakie naprawdę dają fajny efekt, ja szukam takiego czerwonego, a takiego ciepłego koloru, więc może coś z róży następnym razem sobie wezmę. Bardzo fajne, na pewno będę robiła Wam taki walentynkowy makijaż, więc dajcie znać, jaki właśnie by się kolor nadawał do tego makijażu. No i oczywiście podkład. Podkład to jest L'Oreal True Match N1. Bardzo fajny podkład, naprawdę ładnie nawilża skórę, ładnie wygląda w ogóle. Oczywiście tak stricte pod lampami, jeżeli pracujemy cały dzień, no to on się nie nada. Muszę go mieszać z Vichy na przykład, Derma Blend, ale tak, ładnie wygląda, ma bardzo fajną, funkcjonalną pompkę. Ładny kolor, bo to jest taki beż. Oczywiście muszę go mieszać z ciemniejszymi podkładami, bo jednak ta jedynka jest dla mnie troszeczkę za jasna. Także, no, bardzo fajny kosmetyk, bardzo ładnie wygląda na buzi, ma dobre krycie moim zdaniem. Dlatego też dodaję kapkę Vichy, żeby on się zmieszał, troszeczkę ściemniał ten kolor i żeby miał jeszcze minimalnie większe krycie, no bo ponieważ jeżeli pracuję pod lampami cały dzień, a w klimatyzowanym pomieszczeniu pod lampami, no po prostu mamy sztuczne oświetlenie, no to takie podkłady kryjące długo, takie dystansowe mi są zdecydowanie potrzebne teraz, więc L'Oreal True Match z Vichy sprawdza się super. I na koniec dwa produkty, dwie paletki. O tej już nie będę mówić, to jest Naked Chocolate z Makeup Revolution, tylko Wam... To jest Makeup Revolution, na szybko Wam pokażę kolory, są przecudowne. Bardzo ładna paletka, naprawdę uniwersalna, na co dzień sprawdzi Wam się super. Także ona kosztuje 40 zł, ale myślę, że jest tak wydajna, będziecie po nią sięgać codziennie. A ostatnią taką rzeczą, którą Wam chciałam pokazać, to jest Iconic 1. Tej dwójeczki jeszcze nie używałam, więc zrobię Wam test, zrobię Wam takie pierwsze wrażenie. Ale ta jedynka jest po prostu rewelacyjna, ma tak przepiękne kolory, bardzo często sięgałam po ten brąz, robiłam sobie takie neutralne makijaże, korzystałam z tego fioletu, blendowałam ten fiolet, no naprawdę to jest paletka moim zdaniem bardzo uniwersalna, idealna na prezent, jeżeli macie komuś sprawić taki drobiazg, ponieważ ona kosztuje 25 zł, ostatnio Wam powiedziałam, że 35, ale nie, 25, więc one są naprawdę tanie, więc dwie paletki macie za w sumie 50 zł. Piękne kolory, naprawdę mi się długo utrzymują na oczach, więc przyjemnie mi się robi o nim makijaże i tak naprawdę zamiennie teraz sięgam po te dwa produkty, ewentualnie po ten cień w kremie z Maybelline Color Tattoo Vintage Plum chyba, więc to są takie moje standardowe makijaże, cały czas po nie sięgałam w tym miesiącu, więc to by było na tyle. Mam nadzieję, że święta Wam miną równie fajnie, ten filmik się pojawi najprawdopodobniej chyba jeszcze przed świętami, więc dajcie znać, co sądzicie o tych kosmetykach. Ja się wstępnie z Wami żegnam, no i oczywiście Was ściskam serdecznie, trzymajcie się, pa pa!